Siatkarki MKS Kalisja przegrały we własnej hali z Akademią Pomorska Czarni Słupsk 0-3 w meczu 12. kolejki drugiej ligi. Porażka ta z pewnością nie napawa optymizmem, bowiem Kaliszanki uległy rywalkom, z którymi nasz zespół toczy bezpośrednią walkę o jak najwyższą lokatę w tabeli. Na dodatek wszystkie partie rozstrzygnęły się najmniejszą z możliwych różnic punktowych. Mecz zaczął się od dwóch nieudanych ataków Pauliny Góreckiej. Kaliszanki zdołały jednak wyjść na prowadzenie 3-2, a po chwili 6-4. W dalszej fazie seta wynik oscylował wokół remisu. Przy stanie 16-14 po asie Justyny Filipowicz nasz zespół stracił 4 oczka z rzędu. Miejscowe zdołały jeszcze wyrównać na 18-18 dzięki autowemu zbiciu Elżbiety Klein, ale w samej końcówce lepiej poradziły sobie przyjezdne, które po ataku z krótkiej Magdaleny Bydołek zwyciężyły do 23. Drugą odsłonę siatkarki ze Słupska rozpoczęły od prowadzenia 3-0. Świetnie w polu serwisowym spisywała się Monika Kolesińska. Kaliszanki nie zraziły się jednak tym wynikiem i szybko wyrównały na po 3, by po chwili objąć prowadzenie 5-4 po zagrywce Góreckiej. W tym fragmencie aktywne były nasze środkowe Karolina Matusiak i Kinga Woźniak, a także Dominika Tępka, po której ataku zrobiło się 10-7. Przez to je w grze kaliskiej ekipy ponownie okazały się bolączką, bowiem podopieczne Marka Majewskiego szybko uzyskały 4 punkty z rzędu. Na dodatek Kaliszanki nie potrafiły sobie poradzić z dobrze zagrywającą Sylwią Korczak. W tym elemencie z dobrej strony pokazała się też Matusiak, niwelując stratę, a po chwili wyprowadzając na prowadzenie 19-18. Przy stanie 23-22 dla Kalisji gospodynie straciły 2 punkty, a partię zakończył nieudany atak kapitan Kalisji Pauliny Góreckiej. W trzeciej odsłonie zespół Kalisji już na początku zyskał sobie kilkupunktową przewagę, w czym ogromna zasługa Dominiki Tępki. Po świetnym ataku Filipowicz zrobiło się 16-12, ale od tego momentu podobnie licznik po stronie miejscowych zatrzymał się na dłuższy okres czasu. Siatkarki ze Słupska miłosiernie wykorzystywały każdy błąd, zdobywając 6 oczek z rzędu. Nasza drużyna potrafiła odzyskać prowadzenie, gdy właściwie na siatce zachowała się Woźniak, a po chwili odskoczyła na 2 oczka po asie serwisowym Filipowicz. W kolejnych akcjach zawodniczki Kalisji nie radziły sobie jednak w ofensywie i ostatecznie przegrały do 23. Za tydzień siatkarki Kalisji zagrają na wyjeździe o bardzo ważne punkty z Zawiszą Sulechów. Ja myślę, że wynik 0-3 nie odzwierciedla w ogóle tego, co było na boisku, bo uważam, że zasłużyliśmy, jeżeli nie na wygraną, na tajbek na pewno. 3 razy do 23 to jest chyba coś, co najbardziej boli, bo to jest tak blisko, a jednocześnie daleko. Utrzymanie. Słupsk jest przed nami na miejscu 5, on 2 punkty tutaj się oddalił. Chcemy sobie spokojnie z tego meczu wyciągnąć wnioski i przygotować się w takim spokoju, ciszy do meczu przy tygodniu, który mamy wyjazdowy do Sulechowa. To znaczy ciężko jest powiedzieć, co się stało. Wydawała się gra, wydawała się dobra. Każda z nas na pewno chciała wygrać po takiej ilości porażek, że tak powiem. Co przeszkodziło? Ciężko powiedzieć. Najbardziej boli to, że każdy set walczyłyśmy, że przegrałyśmy ich do 23. I ten najgorszy ostatni punkt swoim błędem. Powinno być takich jak najmniej, także nie wiem, mam nadzieję, że będzie lepiej. Będziemy się starać, zobaczymy, co z tego.